Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Far Cry 6. Co to za zebranie? Just one fucking soul, Paolo. We focus on the demo. Javier's costing a free speech can get us an American deal. Ooh, an American record deal, a grand fucking celebration. What's going on? We got a show for the first time since we ran from Esperanza, and Paolo wants to kill it. Why? Marquesa will kill us. But I painted the logo everywhere. No, I painted them and stole the fucking zebra and killed for that local priest. No bullshit. You're doing the show. What priest? One song. Then we're out. Ah, oh, mi amor. I could fuck your brains out, but we gotta get ready. Pack your shit, baby. Danny, I love that you're just speaking your truth like that. What is it, Bicho? We're gonna need to clear Marquesa's propaganda house of soldiers if we're gonna set up our gear. And by we, I mean you. Or you with a little bit of me. Both of us. Okay, I get it. Let's go speak some truth. Boom, boom, go! Przyda się, przyda. Mam nadzieję, że szybko załatwimy tę sprawę i jeszcze będziemy mieli okazję wyskoczyć na... A tu jest gdzieś operacja Los Banditos. To przyznawać się, gdzie ich okryliście, bo mamy temat z nimi do ugadania. Tu są Los Banditos się ukryli, czyli tam mamy to główne centrum dowodzenia, a tu misję. To jest o tyle istotne, że mamy misję, która jeżeli nam wypali, to otrzymamy po niej granatnik. Coś, o czym marzyliśmy już od dawna, więc przejdziemy przez to razem. Znamy trasę statku zaopatrzeniowego, teraz musimy tylko wyznaczyć grupę uderzeniową. No, odważnie. Przewalcie mocno i głośno. FND powinno dostać w zęby całą mocą Libertad. Ostrożnie, elitarny oddział. Uderzeniowy pełen zabójczych wojowników. Wygramy to starcie dzięki zwinności albo snajperzy i spadochroniarze. To brzmi super, tak, fajnie. Tylko no najgorzej, że chętnie bym poszedł na to, jakby tu było takie 80% szans, bo te 10 nam by się przydało. No ale cóż, wybieramy odważnie to, co nam najwięcej punktów może dać. Niestety nie mamy żadnego przywódcy, który by... co to był za dźwięk? Aż 10 banditos przegraliście? Śmiała strategia okazała się mądrym wyborem. Z łatwością poraliśmy się z siłami FND na pokładzie, a teraz trzeba znaleźć tę broń. Ponieśliśmy spodziewane straty, jednak jak działać to odważnie albo wcale? Nie no, świetnie, udany etap. Co teraz nas czeka? Coraz gorsze, że nie mamy nawet ludzi, żeby wykonać pewne zadania. To nie jest pospolita amerykańska broń. FND ma kombinezony mechaniczne. Czas wypróbować nowe ładunki elektromagnetyczne, w przeciwnym razie nie opuścimy tego statku żywi. Lepiej wysadzić w powietrze nowoczesną amerykańską broń, niż dać się roznieść na strzępy. Dawać paliwo i roznieść. Przywódca może zostać ranny, ale mam nadzieję, że nie zginie. O, to nie brzmiało źle. Wielkie zwycięstwo, mechy zniszczone, gorsza informacja, statek zaczął tonąć. Okej. U kurcze, nie mamy wielkiego wyboru. Da się uratować kilka mechów, ale statek wkrótce wywróci się do góry dnem. Musimy podjąć decyzję. Wydobycie. Nie zdobędziemy mechanicznego kombinezonu, ale chyba możemy użyć części tego sprzętu. No ale to jest poza naszym zasięgiem. Nie mamy Los Banditos. Wszyscy padli. Całkowicie. Kurczę, ale aż tylu. Przygotujmy na szybko propagandę przeciwko FND, żeby wzmocnić morale. Libertad też odpada. Więc skoro Libertad nie może mieć tej broni, to nikt jej nie dostanie. Na dno! Zatopić! Zrobienie dodatkowych dziur w kadłubie było proste. FND czekał głębokie nurkowanie, żeby odzyskać ten sprzęt. Czyli co? Trochę nas kosztowała ta broń, ale ostatecznie nie przebiegło idealnie. Może zabrakło kilku dobrych partyzantów? Nie zdobyliśmy tej broni tak... Czekaj. Ale jakiej broni nie zdobyliście? Rodzaj kombinezonów, tak? Których i tak byśmy nie otrzymali. No dobra, w innych miejscach pieniądze i... Nie mamy nikogo dla nas. Może spróbujmy ucieczkę z więzienia. Już gdzieś tam przerabialiśmy. Leć po nich, bo dość mało rekrutów mamy w tej całej zabawie. Ale granatnik jest! No właśnie, tak nas tam oszukali. Arsenał, tylko nie wiadomo co wymienić. Może byśmy spróbowali to na to? I jak jakiś samolot podleci, to coś z tym zrobimy. Stół warsztatowy pewnie by się przydał, żeby zmodyfikować, ale najpierw zobaczmy, co wyjdzie z tego, co mamy. A teraz lecimy do tego magazynu, chociaż... Co tu niemożliwe?
W zasięgu działania działka? Wydawało mi się, że wszystkie działka zniszczyliśmy. No cóż, no cóż, koleżanko, nie chcesz zostać naszym nowym dowódcą operacji? What do you got? The army is out in force. We want to hit them with an ambush. Chase them back to the base with their tails between their legs. We could use your help, Danny. Hey, thanks. Thanks. Cel wojskowy. No musielibyśmy pobiegać trochę za tymi różnymi miejscami. O, macie tak, broń główna. Co jesteśmy w stanie tu dorzucić? Przede wszystkim zwykłe granaty, tania używana amunicja, znaczy do używania. Wywołuje pożar wokół celu, unieruchamia pojazdy oraz unieszkodliwia zabezpieczenia na obszarze. Zastanawiam mnie, jak to unieruchomia pojazdy odnosi się do śmigłowców. A to by było piękne. Uwalnia trującą chmurę, zatruci wrogowie mogą atakować się nawzajem. O, to jest kuszące. Obszar dymem, granaty spoko, chociaż wywołuje pożar wokół celu. To też brzmi jak niezłe zamieszanie. Warto sobie kupić na przyszłość. Myślę, że z granatnikiem trochę pobiegamy. Zwiększenie szybkości ruchu podczas celowania, szybkość wydobycia chowania, zwiększone wrażenie. Trochę słabo jak na granatnik, strzały w głowę. No nic takiego nie ma, co by nas tutaj jarało. Może to wydobycie broni i tyle. Nie będziemy jakoś mocno tego zmieniać. Mamy zabawkę, w ogóle zobaczymy, czy działa tak fajnie, jak sobie to wyobrażam. 6 granatów tylko. Co to za bieda? Ej, podnieś to. Ej. Ej, ej, ej. Lecimy. A można było atakować z powietrza. To by było. Ale nie. Dani. Podobają mi się niektóre kryjówki. Naprawdę ma piękne wyjście. No dobra, pożyczmy tego konia. Zakładam, że nie mają właściciela. A nikt w siodle nie siedział. Don't be afraid, koniu, tylko... No skocz! Brak drogi. Świetnie. No i lecimy. Nie, skrót chyba tutaj odpada, chociaż tam wyglądało, jakbyśmy mieli fajne wejście z powietrza możliwe do zrealizowania. Kurczę, najgorzej, że pod nami jest też jakaś droga tych Libertadów. Niepotrzebnie. Kombinujemy, może lecimy. No, cała naprzód. Całe 30 metrów. Ale to wygląda tak, jakbyśmy już byli gdzieś w okolicach tego miejsca, które mieliśmy podbić. Mam nadzieję, że granatnik to będzie nowa siła w naszych działaniach. Szczególnie z taką amunicją. I że to podpalenie to będzie na naprawdę dużym, fajnym obszarze. Tak? Lara better appreciate this. Bicho. Jesteśmy. I'm Maria's Villa. Are you here? Yeah, yeah, soon way. But are there soldados? Of course. It's Marquesa's fucking house. Right, right. I'm gonna be a little late. Relate. There won't be a single soldier when you get here. I'm good. To sobie wymyślili, żeby w jej domu zrobić imprezkę? Rozumiem, bez zgody, tak? Ajajaj, schował się za filarem, a co jak zobaczy martwego kumpla? Okej. Okay. Watch yourself, Danny. Tam ktoś powinien być, a nikogo nie ma. Piesku, miałeś oznaczać nam tych przeciwników. A jak coś, to wbijemy z granatami, był plan. Nie widzę tej osoby. Tu jest. Tylko pamiętamy, że przez płot to czasem też można się nie przestrzelić. Różnie to się skończy, więc... No czemu czekasz, piesku? Miałeś oznaczać... Moment, bo to chyba jakiś inny piesek. Okej. Okay. Boomer przerzucił pocisk. Okej. Okay. Pan snajper tam się rusza. Pan oficer. Okej. Okay. Nie wydaje się być tak jakoś wyjątkowo tutaj źle. Dobre miejsce na imprezę. Najgorsze, że nie wiem. Oj, to koło oficera też. Oj, trochę się zmienia to postać rzeczy. Ich więcej niż myślałem. To słuchaj, kolego.
koleżanko. Bo my chcemy jeszcze granatnik tu przetestować, ale no może dajmy temu oficerowi przejść na spokojnie. Weźmy sobie paliwkę. O, stanął dobrze, tylko nie wiem, czy oni byli tam samotni. Ktoś wcześniej chodził z panem oficerem. Nie widzę nigdzie alarmów. Nie dotykaj tego nawet, kolego. Nawet będziemy mieli kamerę na tej imprezie i może zestaw do zagłuszania innych imprez w okolicy. Ostatnio w cenie podobno takie. Dobra, ten kolega, koleżanka, bo to ciężko oceniać już na ten moment. Oj, oj, oj. I teraz przydałaby się ta właśnie moc zatrzymywania pojazdów, żeby przetestować. Nic nie można podnieść. Tam ktoś był, ale jakby sprzątał. Kurczę, i co? Nie róbmy jej krzywdy może. Dziewczyno, jesteś wolna. Cóż, może dobrze płacą. Nie ma co kombinować. Czytaj. A to nie jest prywatne. Do minister kultury Marii Marquez. Zezwolenie. Nadchodzące wydarzenie kulturalne. Szanowna pani minister. Oto lista proponowanych wydarzeń do zatwierdzenia. Parada prawdziwych jaran. Wystawa szeregowego Lekoste w galerii w Barial. Melodie prawdziwych jaran. Czyli koncert Zenka. Tak? Piesek. Doger. Ale to nam trochę przeszkadza, że to jest człowiek podobno. Gdzieś. I chyba słyszałem alarm. Trzeba uważać. Bo jest dobrze, jak jest dobrze. Czyli dopóki nas nikt nie widział. Tak, coś gdzieś tu pyka takiego alarmowego. Ale gorsza wiadomość jest taka, że w okolicy lata śmigłowiec. O, to jest jeszcze cały... Najpierw muszę załatwić ochroniarzy. Tak, ale to jest jeszcze cały kompleks z tyłu do załatwienia. Może nie zeskakuj na dół. Nie lubię strzelać w ruchu, bo to się różnie kończy. Wszyscy! O kurczę! Chciałem skakać na bombę jeszcze. Save to command now. Orale, Danny. Meet me up front for my truck. And You need help. See, with gear. That shit's heavy. Wkrótce spotka się przed nami, przed willą. Dobra, spotkamy się, ale słuchaj. Kolego, bo my chcemy podnieść sobie tę paczkę jeszcze z prezentem dla nas. A co gorsza, ten prezent wygląda jakby to nigdzie go nie było. Czytaj. Zwiększenie ochrony ogrodu? Po co to? Przecież nikt nie wbije niespodziewanie, no nie? Najgorsze, że biczy jakby tak próbował do nas podejść. Aha, mamy cię. Och. No dobra. To co, biczo, możemy już tu... Dani? No dobra, mów. This is it. Make or break. Okay. Maria's got the best gear set up here already. We just need to turn that shit on. We. You think Talia will turn on the antenna, lights, speakers? No way, man. Okay, okay. I'll help. Shit, yeah. I got a roadie. And Radio Libertad's happening. I'll be here, monitoring your progress. Motherfucker. A musi być jakiś kuzyn, chyba, Herka. Tak mi się wydaje. To co my mamy zrobić? Zepsuć to coś. Okej, okay. Antena is live. Nie no, inżynier się trafił. Inżynier. No, technik inżynier. Damn.
Marquesa's got a serious light board. Picho! Gear's good to go! It's Resolvera's finest! We're so close, Danny! Cojone. So lifelike. Where the hell are Paolo and Talia? Like shit! This always happens. This always happens before a show. Right. Finally. Verdad sobre todo, 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 verdad sobre todo. Falla, porque en la calle se dice que viene batalla. No tenemos miedo, mi gente no falla. Tú sabes que seguimos dando la talla. Hey, canalla, somos los yaranos. Tú sabes que no se desmaya. Pasa la raya. Y bueno, es un pueblo que arde metiendo la galla. Yo me estralla. Quiero que todos salgamos con puños arriba. Quiero que todos apoyen esta iniciativa. Este día llegan respuestas definitivas, progresivas. Sigamos con la fuerza positiva. Es que tenemos las ganas del tamaño de un estadio. Por eso seguimos tomando. ¡Fuck Castillo! ¡Fuck Marqueso! ¡Fuck Paraíso! ¡Déjate a la muerte! ¡We don't stop! ¿You hear me? Czemu mnie to nie dziwi, ale moment, tu mieliśmy całkiem dobry sprzęt. Działa całkiem fajnie, tylko trzeba wyczuć jeszcze. To może i ludzi się w ten sposób pozbędziemy. Gdzie tam biega? Tam ktoś... Tak, działa na ludzi równie dobrze. Co prawda, może warto by było sobie zostawić to na jakiś... Aj, jak uciekli przed tym. A może nie uciekli. Tak, dostają ładnie. Ktoś tu? Oj, panie technik, podwójny wybuch. Ale może warto by było zostawić ten sprzęt na jakieś potężniejsze problemy, bo nie wiem, no właśnie, nie mamy z drugiej strony później wsparcia. Co prawda mamy ręczny granatnik jeszcze na to wszystko, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale, halo? Ludzie złoci. Dobrze, jakby wykorzystali to światło do podświetlania tych celów. Byłoby trochę łatwiej. Ładuj się do tego. Proszę zostawić ten drogi sprzęt. Maria na pewno by tego nie chciała. Otóż to. Coś jeszcze? Coś jeszcze? Tam jakby jakieś granaty leciały. Bum, bum, nie mógłbyś nam oznaczyć paru przeciwników teraz? A, por favor. Prawo, lewo, prawo, lewo. Aj, ten placyk. Kurczę, ale... No, przyznam podziw dla tych żołnierzy, żeby narażać życie tylko po to, aby przerwać koncert. Coś gdzieś jakby nas... Tam lecą, okej. Ale czy to oni nam atakują coś pod sceną? Tam jakby partyzanci biegali. Ktoś niby coś pod sceną rozwala już. A nie widzę nikogo. Tam jest ekipa jakaś. Główka raz. K2, może powinniśmy właśnie tak oszczędniej podejść do amunicji. Coś nam tu... O tak, o tak. O nie. Jak on to przeżył? Dobra, ale widzę, że sprzęt całkiem niezły. Wojskowa klasa. Kurczę, faktycznie. To jest bardzo słabe na czołg. Przetestujmy w takim razie inne zabawki. Wydaje się, że stworzone do tego celu, aby... Kurczę, najgorzej, że skończyła nam się amunicja, ale chyba skończył się czołg też, więc mamy to. Może zostawmy... Aha. Kurczę, mieliśmy testować w końcu. No i jest. Co to za pies w okolicy? Mam nadzieję, że psy nie potrafią... Psuć sprzętu. Nie, to jakby rebelianci tutaj przyszli. Sam do tego wlazłeś. Pomóżmy mu, niech się nie męczy, tak? Trochę współczucia dla żołnierzy. Kto tu szczeka?
Gorzej, że trochę ludzi jest wokół tego sprzętu, ale trzyma się nieźle. Ponad 50%. Skończyła się amunicja! Być nie może! No to mamy trochę przechlapane. Boomer, to ty? No ta. Celność tej broni pozostawia trochę do życzenia. Ale jak chce, tej głowę posadzi. Wydaje mi się, że gdzieś tam zostawiliśmy po drodze też amunicję. O, cześć dziewczyno. Jest, mamy to. Chociaż trochę normalnych strzałów po drodze jeszcze nas czeka. Dobrze, że mamy też coś na większego zwierzę, ale tak, tam się nam kończy, póki biegnie na wprost. Ładnie. Ile ta piosenka trwa? Nie to, żebym nie doceniał sztuki, ale... Został zaatakowany. No właśnie, kto strzela? Gdzie strzela? Tutaj biegną. Oj, 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 chyba wiedział, co go czeka. Por favor. Oj, tu gorzej. No ta broń jest dość słaba, jeżeli nie trafimy w głowę. Jeżeli trafimy w głowę, no to mamy wszystko. Ach, tam nam się schowała. Jej kolega, oj. Kolega całkiem nieźle przeszedł przez to. Ale dostanie z pierwszego strzału. Oj, ten mocniejszy, tak? Głowa. Dobra, poszła noga. Jak tu sprzętam? 62%. Jest nieźle. I koniec amunicji. No, pięknie. Ale widzę, nasi zeszli na dół. Może my też powinniśmy na dole walczyć, teraz tak myślę. Cóż, za późno. Dobrze nam się tu stoi. Serio, nie ma więcej? Najgorzej, jakby jakiś czołg chciał teraz podjechać. Albo śmigłowiec. Ej, ty z tą nawijką. No bo właśnie. Długo tak to nie pociągnie, chociaż mamy pięknie jedną stronę zablokowaną, jakby chcieli wjechać kolejnym czołgiem. Nie przejadą tu. No tamta to się nudzi na dole. Ale to mam nadzieję, że będzie obstawa. Chyba wszystko. Chyba wszystko. Możemy odsłuchać do końca i jest broń kratownicy oświetleniowej, broń anteny nadawczej, broń głośników. Nie no, świetnie, świetnie. A to co my mieliśmy? Głośnik 1, 2, to i antena za nami. No antena to pewnie śmigłowiec, tak? Tu mógł być problem. How about we end the show with a bang? Fuck yeah. Czyli co nas tu czeka? No ile nie mają jakichś rakiet do eliminacji celów naziemnych. We fucking go again! Show's over. What are you talking about, Paolo? You made your point to Marquesa. No tenemos miedo, mi gente no falla. So you got her thinking she's hard like Libertad now. Should I run to America like a pussy instead? Fuck, Talia, we can have a life there. Oh yeah, smile at the Yankees while we clean their toilets. Smile while they tell us to go back to where we came from. They don't want us, Paolo. My life is here, fighting with Libertad. Libertad? Libertad just wants our fans. You think Clara Garcia gives a shit about you? Me, Danny? Take it easy. Oh, so now you're against Libertad. After all the shit we've been through, the surgeries, your family? My surgeries! My family, not yours! This isn't my war! When this is over, I'm still gonna have to fight to live here. It's like you forget that I'm trans in fucking Yara! So don't talk as if you know what it's like for me. A real man doesn't run. Suerte. They'll be fine. They'll be fine. Don't think so, mi amigo. Miss Tilly, I'm afraid I only have a few minutes. Let's get right to it. Hmm. You spend a lot of time with your father. He is a great teacher. And your mother?
¿Qué clase de tontería es esto, María? Es el estilo americano. Let's talk Viviro, a cancer treatment that extends the lives of millions around the world, except in the United States. My own father is stage 4. Why do you make Americans wait? It's very American to expect what does not belong to you. You refuse diplomatic overtures, even promises to lift the blockade. I am sorry about your father, but Americans will wait, just like everyone else. Yesterday, your network, Yaravision, was hijacked by rebels. They called for the liberation of so-called outcasts from Viviro labor camps. Is Viviro produced with slave labor? Truth or lies? The truth, of course. Yara did not write the playbook. Slavery was your first corporation, 1800 to 1860. Cotton was your number one export. Grown by whom? Just a second. Slaves. 4 million Americans worth $3.5 billion. The number one asset in your economy was people who looked like me. What is that called? A history lesson? A head start. Replaced by a billion-dollar prison industry that pays its inmates pennies. America is not alone. Correct. Children sew our clothes. Sweatshops build our phones. And Viviro saves millions of lives. Do you think that those lives care where it comes from? Santos Espinoza executed your father in the 1967 Communist Revolution. You were imprisoned at the age of 13, the same age as Diego. You were self-educated? My mother was a wonderful teacher. I understand you were forced to endure 15 years of hard labor, pruning tobacco. I hear you still have the blade. When Yara becomes paradise, when I give my Viviro to America, my methods, your questions, no one will care. We're done here? For your father. No to ciekawie się pozmieniały te układy, ale... Clara. I saw the broadcast go dark. What happened? Are you okay? We are alive. Bien. Marquesa is going to make your lives a living hell now. Protect Maximus Matanzas, Danny. That broadcast has reached thousands. We're already getting new recruits. I'll try my best, Clara. I'll speak to Talia, see if I can help them work out their creative differences. I trust you, Danny. I know Paolo's got a lot going on. Okej. Może tu będziemy mieli chwilę spokoju. Leci z nami Maria. To co, żebyśmy się odgryźli? Zobaczymy. Zobaczymy. Za operację się weźmiemy niebawem, ale no trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o El Presidente, no podoba mi się ta kwestia, że mimo wszystko gra w otwarte karty. Jest świadomy, jaka jest cena, jest świadomy tego, że to gdzieś tam wyjdzie dalej w świat. O co chodzi? No i no ta rozmowa przebiega całkiem interesująco. Zobaczymy, w jaką stronę to pójdzie dalej, no ale... Ale jak widać, ma potencjał do tego, aby odpierać wszelkie argumenty na nie. Dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.